fusaria 12-stopowa czy LBS-y to wędka klasy premium do wszechstronnych zastosowań, typowych dla wędek 12-stopowych. Posłuży nam do dalekich wywózek i łowienia z plecionką, ale również do dalekich rzutów ze stawem lub PVA. Optymalny ciężar wyrzutu to 110 gram. Gdyby ktoś z Was chciał mnie zapytać, co trzymam w dłoni, to odpowiadam: coś bardzo wyjątkowego na polskim rynku karpiowym. I nie ma w tym stwierdzeniu ani krzty przesady. To 12-stopowa wędka karpiowa z serii Husaria w 100% robiona ręcznie. Przeznaczona dla najbardziej wymagających karpiarzy. Ręka w górę ten, kto łowił ryby wędką zbrojoną ręcznie. Spodziewam się, że niewielu z Was. W dziedzinie tej specjalizują się firmy z branży spinningowej, a i tak można je policzyć na palcach dłoni. W wędkarstwie karpiowym to prawdziwa perełka. Na dodatek świetnie zaprojektowana przez Polaków. Jeśli lubicie szybką akcję, to ta wędka jest dla Was. Uniwersalna do wielu zastosowań z ugięciem parabolicznym. Teraz parę słów o tym, czego nie widać, a ma tak wielkie znaczenie. Porozmawiajmy o jej konstrukcji. Bez dwóch zdań jest wyjątkowa. Konstrukcja taka nie jest spotykana w wędkach wielkoseryjnych, ponieważ wartość użytych komponentów i ręczne zbrojenie podbijają finalną cenę. Wędka zbudowana została z dwóch mat krzyżowych oraz warstwy japońskich włókien wzdłużnych i warstwy włókien spiralnych. Te cztery warstwy węgla wysokomodułowego są łączone w autoklawie z żywicą nano. Węgiel wysokomodułowy ma wysoką zawartość węgla 24T i 30T, a laminacja węglowa w układzie krzyżowym 90 stopni pozwoliła uzyskać wędce dodatkowej mocy i elastyczności. Nad uchwytem kołowrotka znajduje się tkana tuleja węglowa 1T. 12-stopowa Husaria 3 LBS, którą trzymam w dłoni, to bez wątpienia jeden z tych modeli na polskim rynku karpiowym, o którym można powiedzieć spokojnie, że jest premium. Producent zadba również o detale z najwyższej półki podczas jej zbrojenia. Uchwyt kołowrotka to japoński Fuji Carbon NPS. Za idealne podawanie plecionki odpowiada 7 przelotek Fuji K Anti-Tangle w rozmiarach od 40 do 12 mm. Przelotki są ręcznie zbrojone i laserowo ustawiane. Interesujące jest mocowanie przelotek na kiju. Zastosowano tu podwójne omotki. Podwójne, ponieważ położono je na stopy, ale również pod stopy przelotek i w konsekwencji metal nie dotyka blanku. Z Japonii pochodzi także dolnik, to shrink tube. Husaria jest wędką slim. W najszerszym swoim miejscu ma jedynie 14 mm, a dodatki z nierdzewnej stali inox nadają jej wysublimowanego wyglądu. Husaria to kij, który będzie służył Wam latami. Każdy model z tej krótkiej serii jest wyjątkowy i jedyny. Producent daje na niego 10 lat gwarancji. Według nas nie potrzeba lepszej rekomendacji. Husaria, polska duma.